Najbliższa data to 24 marca, gdy biskupi Litwy zapraszają mężczyzn, by swoim postem włączyć się do takiej misji duchowej wspierania rodzin i kroczenia śladami świętego Józefa, opiekując się Jezusem, bo mężczyzna jako głowa rodziny też jest powołany do tego, by ojciec, nie? Być ojcem i też troszczyć się o dobro duchowe rodziny. Więc ten 24 marca mężczyźni są zaproszeni do tego, by swoim jakimś wyrzeczeniem przyczynić się do dobra wspólnego. My jako wspólnota seminaryjna też włączymy się do tej akcji. To taki najbliższy, powiedzmy, najbliższa propozycja czy zaproszenie naszych pasterzy. Ale na cały rok świętego Józefa to Stolica Apostolska zaproponowała i zachęciła wszystkich wiernych do tego, by korzystać z odpustów, o których często my w świecie dzisiejszym być może mniej uwagi poświęcamy. To przez cały ten rok każdy wierzący ma możliwość zyskania odpustu zupełnego i to w taki bardzo zróżnicowany sposób, bo wymieniono chyba z 7 sposobów, jak to możemy tego dokonać. Nie? I to faktycznie codziennie, bo na przykład modlitwa różańcowa w rodzinie, mąż, żona, dzieci lub narzeczeni, odmawiając różaniec i spełniając też warunki zwykłe, to znaczy spowiedź, komunia eucharystyczna, modlitwa w intencji papieża i takie wyrzeczenie się wszelkiego, nawet najmniejszego grzechu, pozwala uzyskać właśnie ten odpust zupełny dla siebie lub dla kogoś zmarłego. Z rodziny, czy przyjaciela, znajomego, czy dusze zapomniane. No więc modlitwa różańcowa w domu, w rodzinie, albo modlitwa za prześladowanych chrześcijan. W dzisiejszym świecie, gdy naprawdę chrześcijanie chyba są taką grupą społeczną najbardziej prześladowaną w świecie. I to w sposób fizyczny, i też w sposób taki moralny, duchowy, psychologiczny, gdy chrześcijanie są tak odpychani, zostawiani gdzieś tam na uboczu życia społecznego, tak, dlatego, że są chrześcijanie, dlatego, że wyznają jakąś swoją doktrynę, naukę Kościoła bronią, nie? Albo modlitwa podczas pracy. Nie? Też Stolica Apostolska wzywa do tego, święty Józef był robotnikiem, rzemieślnikiem, to pracując rozważać o tej postaci, o jego przykładzie, wznosić swoje modlitwy przed tron Boży i przez to też zyskać ten odpust zupełny. Oczywiście, że to jest więcej taki poziom duchowy właśnie, ale też osobiście każdy może włączyć się do tej takiej akcji i skorzystać z darów duchowych, które Kościół proponuje.